Серйозна думка. Pomysł kampanii Nie płacę za pracę jest odpowiedzią naszej firmy i fundacji Nasz Wybór, wspólnie z którą organizujemy tę akcję, na patologie obecne na rynku pośrednictwa pracy pracowników z Ukrainy tutaj do Polski. Od ponad 3 lat zajmujemy się między innymi rekrutacją pracowników z Ukrainy do Polski i rozmawiając z osobami, które do nas trafiły, z kandydatami, którzy chcą wyjechać do Polski, no, słyszeliśmy przeróżne historie i widzimy tutaj ogromny problem opłat, które są pobierane przez nieuczciwych pośredników od osób z Polski za pośrednictwo pracy, za znalezienie pracy, bądź też za oświadczenie o zamiarze zatrudnienia, które generalnie są darmowymi dokumentami wydawanymi przez urzędy pracy w Polsce. To są ogromne opłaty, bo w zależności od historii, od miejsca kraju, dalej na wschód, tym te opłaty są wyższe, Ukrainy. To mogą być nawet kwoty za oświadczenia od 200 do 500 zł, ale to mogą być również opłaty w euro, czyli to może być nawet 500 euro, które ktoś pobiera od kandydata, który chce przyjechać tutaj do kraju, do Polski i tutaj legalnie pracować. Oprócz tego to są opłaty za pośrednictwo pracy, za znalezienie pracy tutaj, ale to też jest patologia, bo to tak naprawdę pracodawcy w Polsce są zainteresowani tym, żeby zatrudnić tych kandydatów i bardzo często oni są zdecydowani na to, żeby za to zapłacić, a nie odwrotnie. W odpowiedzi na tą patologię, na bardzo dużo firm, zarówno z branży pośrednictwa, jak i z firm turystycznych, które zajmują się tego typu działalnością nieuczciwą, nielegalną, stworzyliśmy i chcemy tutaj nagłaśniać ideę Nie płacę za pracę. Jak chcemy to robić? Przede wszystkim mamy wiele pomysłów. Rozpoczęliśmy od wydania broszury, która będzie rozpowszechniana na Ukrainie w wersji zarówno papierowej, jak i w wersji elektronicznej. Broszura z poradami prawnymi, z poradami związanymi z procedurami, jak takie zezwolenie na pracę sobie organizować tutaj w kraju, gdzie można się zwrócić o pomoc w razie tutaj jakichś nadużyć ze strony pracodawcy. Taka broszura będzie również dostępna w wersji elektronicznej. Będzie można pobrać ze